Dzień dobry w Pruszkowie na Ogólnopolskim Turnieju Krańca Sportowego Top Ten Skak 2020, który zorganizowali dla Państwa OKS Top Ten z Pruszkowa oraz Federacja Krańca Sportowego. A honorowy patronat nad turniejem objęli marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Strudzik, starosta powiat pruszkowskiego pan Krzysztof Rymuzy oraz prezydent miasta Pruszkowa pan Paweł Matucha. A ja zapraszam na parkiet. Pan Zawodnik Jacek.
Skrytyniami dzisiejszego turnieju są pani Dora Kolujewska, Bydgoszcz oraz pan Jacek Kruzowski, Kraków. Kierownikiem organizacyjnym turnieju jest pan Szymon Kuliś. Opiekę medyczną sprawuje pani Ewa Artoszek przy stoliku numer 1. Mam nadzieję, że życzę tego swojego serca, wymieniła pani w dniu dzisiejszym w ogóle pracy i cieszyła się w niej ten tańca. Proszę Państwa, tutaj mam Państwa poprowadzić z wielką przyjemnością Katarzyna Grzęska, kłaniać listę, dziękując Panu za prezentację. So much.
17, 18 i 19. Witamy i brakami. Na pewno na nie zasługują, drodzy Państwo, i już za chwilę po tygodniu, tańcząc swój pierwszy taniec. Thank you.
ten skarb 2020, który zorganizowany dla Państwa uczniowski klub sportowy Top Dance oraz Federacja Tańca Sportowego, a patronat honorowy objęli patronat honorowy marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika, starosty Pruszkowskiego, pana Krzysztofa Rymuzy, prezydenta miasta Pruszkowa, pana Pawła Matucha. Drodzy Państwo, to właśnie te osoby objęły patronatem honorowym nasz turniej. A już za chwilę oglądać będziemy rywalizację naszych fantastycznych tancerzy, których oceniać będzie Komisja Sędziowska, której przewodniczy Komisja Żeński Stolik.
i wygrała dla nich. I ucznąc to czarcie, kochane moje. O, właśnie tak. Jeszcze jeden taniec. Polka, lubicie Polkę? Pocieszę się bardzo. Zapraszam. Wychodzimy śmiało na parkiet. Jeszcze nie jesteśmy w komplecie. Jeszcze raz przeczytam. 79, 93, 94, 95, 96, 99 i 102.
Dziękuję bardzo. W ten sposób poznaliśmy 14 kart, które rywalizują w klasie kategorii 10-11. 79, 90, 95, 97, 99, 100 i 103 to są grupy pierwsze podczas prezentacji walca wiedeńskiego. 79, 90, 95, 97, 99, 100 i 103 to pary grupy pierwsze. No.
Was. Thank you.
Thank you.
razie 139, 140, 141 i 145. To pary, które awansowały do ścisłego finału ogólnopolskiego turnieju tańca Top Dance Cup 2020. Rozpoczynamy walce. Dawaj Maty, dawaj Wiktoria! Yeah.
Dziękuję pięknie. Zapraszam parę grupy do drugiej, parę solistów. 34, 33, 22 i 120. Drodzy Państwo, jeszcze raz wielkie podziękowania w oczekiwaniu na wyniki rywalizacji PAL klasy F dla partnera turnieju Fundacji ARP, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu. To partner ogólnopolskiego turnieju Potenska 2020 oraz dla patronów mediany PR24 TVH Mocne Strony, Pruszkowie, Przegląd Regionalny. GPR24, Głos Pruszkowa, WPR24 i Warszawskie Życie Pruszkowa to patroni medialni dzisiejszego turnieju. Dla nich również wielkie brawa, a ja już mam wyniki waszej rywalizacji na miejscu czwartym z numerem 122. Maksymilian Janus i Michalina Żybort, Magic Zielona Góra. Trzecie miejsce, pala z numerem 124, Maksymilian Lewandowski, Natalia Jędrzejczak, Korte Dance Group z Warszawa. Trzecie miejsce, pala z numerem 125, Krzysztof Malesiński, Małgorzata Maśmińska, potem z Pruszków. Trzecie miejsce, również za parę z numerem 123. Michał Krakowiak, Agata Popeliuk, Flash Pass. Trzecie miejsce, również za parę 127. Jan Wigur i Gabriela Dumińska, Kreaty Dance Kobyłka. Trzecie miejsce dla pary z numerem 108, Nojus Galbipas i Similite Wilbina Skajkie from Reverence Elektranary.
Na miejscu drugim 121 Mateusz Buchowski i Laura z Gardzińska, Męcik, Zielona Góra. Drugie miejsce para z numerem 126 Kacper Pendera i Anna Piekut. Numerem 300 Olimir Dąbrowski i Katarzyna Nowakowska. Studio tańca Artens Siemens. Drugie miejsce teraz numerem 90. Dawid Aderek i Bianca Zima. Kondens Ruszko. A zwycięzcy to teraz numerem 98. Mikołaj Nowaczek, Aleksandra Nowaczek, Kondens Serdecznie gratulujemy. A zwycięzcy do pana z numerem
serdecznie i przechodzimy do ogłoszenia wyników waszych starszych kolegów kategorii 14-15 lat, klasa F. Kulminacja 8 tańców, miejsce 6 para, to jest 36. Sebastian Kozorowski, Lena Jaworska, Arden Sienic. Piąte miejsce, to jest 139. Wiktor Majewski, Klaudia Tomaszkiewicz, Kininy, Warszawa. Na miejscu czwartym z numerem 137 Jan Łukowski i Julia Mazurowa. Mazurowska, przepraszam, Hartens Sierp. Na miejscu trzecim z numerem 141 Mateusz Szafrański i Wiktoria Zalewska, Podlas Kryszków. Patryk Zawistowski i Maja Sztachelska. Jacek Brajewo w dniu dzisiejszym marata otrzymuje wyższą klasę taneczną D. Gratulujemy serdecznie. A zwycięzcy to para z numerem 140. Igor Nawrocki i Maja Żydlewska. Studiowańca Ardens Siepec. Gratulujemy serdecznie. I jeszcze jedna miła informacja dla pary, która niestety nie zakwalifikowała się w 50. finału, ale otrzymała wyższą klasę taneczną Dedo para Sebastian Kuźkowski i Aleksandra Jakacka z klubu tańca Akad z Łączy. Gratulujemy Wam bardzo serdecznie. Jeśli jesteście na sali, to pokażcie się. Jeżeli nie, to koledzy przekażą gratulacje. A jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć. I ostatnie wyniki w dniu dzisiejszym to pary klasy T. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Powyżej 15 roku życia. Na miejscu szóstym ma nas numer 157. Arek Rozmarynowicz i Izabela Rozmarynowicz. Pasja Szczawin Kościenny. Na miejscu piątym z numerem 152 Maciej Gierłakowski i Patrycja Ulikowska, kadr Białystok. Na miejscu czwartym z numerem 153 Mateusz Konopka i Julia Wilkowska, kadr Białystok. Trzecie miejsce, para z numerem 150, Daniel Bociany, Natalia Bociany, Majka Kandy, Łódź. W dniu dzisiejszym para otrzymuje wyższą klasę taneczną D. Gratulujemy serdecznie. Drugie miejsce, para z numerem 156, Maciej Michalak i Julia Pechlacz, Tobden z Kruszków. Zwycięzcy do para z numerem 151 Piotr Dorożyński, Magdalena Brzeska, Tango Gdańsk. Gratulujemy serdecznie, gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy finalistom. Gratulujemy parom, które podwyższyły w dniu dzisiejszym klasę taneczną. Brawa dla nich wszystkim, drodzy Państwo. Spotykamy się podczas trzeciej części naszego turnieju, która rozpocznie się, przypomnę, o godzinie 16:30. Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w Pruszkowie na kolejnych
turnieja w tańcach organizowanych przez klub Totnes. O godzinie 16 zostaje zakończona rejestracja na trzecią część naszego turnieju. Także prawe, które się jeszcze nie zarejestrowały, a chcą wystąpić, zapraszam do rejestracji.